Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Czy wiecie, którym przyciskiem zazwyczaj aktywuje się nagrywanie we Frapsie? F9. Czy wiecie, którym przyciskiem aktywuje się ten przycisk na pasku szybkich skrótów? Również F9. Czy wiecie może, ile już mikstur leczenia straciłem w ten sposób? Nie wiem, bo ja już dawno straciłem rachubę, więc... Ponadto druga rada. Kiedy zaczynacie coś nagrywać, upewnijcie się, iż macie mikrofon dobrze podłączony. W przeciwnym wypadku może się okazać, iż 20 minut poszło na marne. No tak, tylko moja drobna rada z czystego, z dobrego serca. Dobra. Bez już żadnych dodatkowych dziemoleń, idziemy dalej. Oczywiście więcej przeciwników, tak jak... Jakby to było w Icewind Dale 2, bez przeciwników. Nie wiem, to byłby prawie jak Baldur's Gate, czy coś. Kapłan jest tutaj, też się bije. Może się niż bukijem, a może i nie. No dobra. Parę histachi. Parę kolejnych. Parę kolejnych szkieletów uzbrojonych, tak. Czasami mam problemy ze znalezieniem odpowiednich słów. Twój rozkaz, oczywiście. Jestem załatwiony. Możesz na mnie liczyć. Bijcie się, czemu by nie. Gotowości w każdej chwili. Dobra, tymczasem ja sobie tutaj pomieszkuję, może coś znajdę. Zdecydowanie lekki kran, identyfikacja, B. Rozmycie, B. Wykrycie pułapek, B. Wygnanie, ochrona przed ogniem. Przyspieszenie może się w niektórych sytuacjach przydać. O ludzie, ale mam zawalany ekwipunek. Część z tych przedmiotów na pewno się nam już nie przyda. Teraz to można sobie nałożyć. Nie wiem, dziennik jakiś, wyrzuć klucze, wyrzuć to. Też jakaś wiadomość. Nie wiem, wyrzuć. W Icewind Dale musisz sam pozbywać się niepotrzebnych przedmiotów questowych. Zazwyczaj one same nie znikają. Tak, to jest. A przy okazji odkryłem, że w ekwipunku mamy miksturę magicznego wchłaniania. Odporność 2 przeciw magii, czas działania stały. Mi to całkiem fajnie. Wiecie co? Sprawdzę, czy na pewno tym razem mikrofon się nagrywa. Okej. Zobaczmy, czy... Informacje o rasach Asimar. Czy oni mają odporność na magię? Nie. Dobra, więc pi to paladynie. Zdrowia życzę. Właśnie dostałeś odporność na magię. Nie będzie z tym problem. No i tutaj kolejna sedawka tych wrednych potworów. Wiecie oczywiście, co z nią robimy. Tymczasem kamienna skóra, instrukcja nauk inżynieryjnych. To się na pewno spodoba krasnoludowi. To starożytne dzieło dotyczy krasnoludzkich technik konstrukcyjnych, chociaż w całości napisano go po krasnoludzku, w kilkunastu miejscach ktoś umieścił tłumaczenia fragmentów. Ten tom zawiera szczegółową analizę konstrukcji mostu wiszącego. Z pewnością mu się nie przyda. Komu mogłaby się przydać konstrukcja mostu wiszącego? Tu jeszcze przywołanie cieni, wskrzeszenie. Mało bym pominął te czary. Uciszenie wsadzę sobie do pojemnika, czemu by nie. Tymczasem co tutaj mamy? Więcej histachi. Ojej, więcej histachi. I'm so excited. Czego? Gra mnie w tej chwili oszukała. Pisała pauza. Znaleziono przeciwnika w pobliżu. W rzeczywistości to znaleziono 3-sekundowe opóźnienie w pobliżu. Tak, kolejne 3-sekundowe opóźnienie. A więc potrzebujesz prawdziwego... Dobra, zajmijmy się nim. No dobra, teraz
Nie, czekajcie. No, dalej! Coś mi to śmierdzi. Nie będzie z tym problem. Aha. Jakieś rozkazy? Ta. Jednak to była pułapka. Tylko, że podręcznikowo wpadliśmy w tą pułapkę. Jesteśmy podręcznikowymi poszukiwaczami przegód, którzy w podręcznikowy sposób wpadają w zestawione na nich pułapki. Powinniśmy dostać za to jakąś premię do doświadczenia. Czy coś. Jakąś premię. Zamieniam się w słuch. Tak, zamieniam się w słuch, a ja tutaj coś słyszę. Coś żelaznego i wielkiego. Coś takiego jak ten żelazny golem. Chodź tu, cip, cip, cip. No dobra. Puścił pawę, więc możemy się teraz wycofać. Wierzcie mi, nie chcecie stać w tym pawiu. O nie, zdecydowanie nie chcecie stać w tym, co on tam stali. Dobra. Rzucił się na paladyna, więc rzuć tarczę Lakendera na paladyna, to mu pomoże. Co mogę dla ciebie zrobić? Stój z tyłu. Ten golem ma zapewne gigantyczną odporność na magię. Tak już nic mi nie zrobił. O ta. Paladyn dostaje niezłe bęcki. Teraz kapłan dostaje niezłe bęcki. O, patrzcie, jaki zmiana. Cóż za nagła zmiana wydarzeń. No dobra. 1950 punktów doświadczenia za marnego jednego golema. Nie jest źle. A nie, a jak nie jest źle, to jest. Dobrze! Dobra. Zobaczmy, co my mamy tutaj. Myślę, nie będzie z tym problem. Nad tym przejściem napisano z dobrym pismem zadanie. Przyjdź, że pod okiem Seta, bracie UNT, oczyć, że siebie samą cichą modlitwą i medytacją. Ej, gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? A, przestraszył się czegoś. Zobaczę, co da się zrobić. Gotów. Dobra. Szarżowanie tych drzwi na siłę nie da żadnego efektu. Tak, tylko zbliżasz się do bramy, oko Seta zaczyna się na ciebie wpatrywać, a ty czujesz, że chcesz stąd jak najszybciej się oddalić. Jakieś rozkazy? I see you. Już się robi. Tak. Słucham. Dobra. Możemy coś zadziałać w tej kwestii, ale najpierw musimy pogadać z kimś, kogo już widzieliśmy. To całkiem niedawno. No, zapewne nie pomyśleliście, że jeszcze przyda nam się rozmowa z nim. Ale tak, przyda nam się. Już ma nam coś do zaoferowania. Gdzie jest paladyn? Zabłądził gdzieś. Czego? Już się robi. Co my tu mamy jeszcze? O, złoto. Więcej złota, które zostawiłem. To wszystko? To weźmy je. Czemu by nie? Tak już pozostawiałem na podłodze mnóstwo złota. O, cała jedna sztuka. Świetnie. O, szkielet. Siema, szkielet. Jestem. Gotowy. Dobrze. Jakieś rozkazy? Nasza rola podręcznikowych poszukiwaczy przygód właśnie, nie wiem, właśnie wzrosła znowu. Co tu nie zabiera? Dobra, powinien sobie poradzić. Zrobię co w mojej mocy. Krasnolud sam, tylko dwa szkielety. Co ty robisz bić niego? Czemu nagle zmieniasz cel? To głupie. Bić szkieleta nagle zmieniać cel, kiedy ten już bliski jest rozwalenia. Bliski rozwalenia, a nie bliski śmierci, bro. Szkieleta nie da się ubić. No chyba, że wiesz coś, o czym ja nie wiem. No szybciej, tylko jeden wredny szkielet. Nie mam sobie to jedna tylko wredna skała. Zwycięstwo najszlachetniejsze. I to jest powrotem. Już się robi. Idziemy dalej. A mówiąc dalej, mam na myśli wstecz. I tak, to była podręcznikowa pułapka. W podręcznikowy sposób nic tam nie było. To była jedna sztuka złota, tam była jedna sztuka złota, więc nawet nie będę się bawił w podnoszenie tego.
O, patrz, grosik, krasnoludzie, idź go łap! Dę! W porządku. Tak, przejdziemy się, się tutaj. I pomusimy z kimś porozmawiać, jak wspomniałem. A przy okazji, zrobiłem sobie mały zapas mojego ulubionego, niezdrowego żarcia. Mam nadzieję, że to dokładnie słychać w tym momencie, jak ja go jem. Tak. Ponieważ postanowiłem sobie zrobić trochę dłuższą sesję Vice Dale'a. No w końcu kiedyś należy skończyć tą grę. Diaskę już nagrywam ją od roku. Ona nadal nie chce się skończyć. Zgoda. Dobra. Nero Futma. Ten nasz niedoszły, czy doszły fan Histachii. Co tam u ciebie? Jak tam przemiana? Słowa tego nie opiszą, tylko umniejszą. Czułem smak uczuć tych, którzy mnie otaczali. Zapach mojego strachu. Widziałem, jak myśli matki mojej matki wypływały z jej głowy i powoli opadały na ziemię niczym puch. Gdy gdrała na dziecko na mnie, to było niezwykłe. Nero, masz na pewno pewność, że to była przemiana w Histachii, a nie płyn halucynogenny. No, nieważne, dobra. Mamy sprawę. Masz pewnie jeszcze trochę tego osłabionego wywaru Histachii. Próbujemy się dostać do komnaty modlitewnej, ale oko Seta nie pozwala wejść, tylko UNT oraz Histachii. A tak mam. Przed przemianą złapałem butelkę. Mimo śmierci Mandala, jego nauki pozostały. Powodzenia. Dobra, dzięki, bywaj. Dobra, czy to na pewno ta dobra mikstura? Bo wiecie, nie chcemy... Dobra, zanieczyszczona. Nie chcemy wypić tej poprawnej mikstury Histachii. O nie, nie chcemy się jeszcze zamieniać w Histachii. Może po emeryturze. Może tak. Ale teraz mamy parę ważniejszych rzeczy do zrobienia. Co? A tak przy okazji. Gra ma 6 rozdziałów. Dla przypomnienia, my jesteśmy obecnie w 5. Czego? A raczej w większej... dalej za połową 5 rozdziału, więc można więc rzec, iż jesteśmy dalej, bliżej niż dalej końca gry. Ale zanim to nastąpi, musimy jeszcze załatwić parę spraw. Co mam nadzieję zejdzie mi szybko. W porządku. Dobra, teraz możemy się już wrócić na dół. Do tego dziwnego oka. Załatwione. Dobra, tutaj. Zebrać się, drużyna. Jestem. Tak, z pewnością jesteś. Co w międzyczasie? Jakieś rozkazy? Tak. Jeszcze herbatka. A przecież zapijajcie chipsy herbatką. Tworzy to taki oryginalny. Oryginalne odczucia smakowe. No dobra. No to... na zdrowie, krasnoludzie. Gotowy. Może na zdrowie tobie to nie wyszło, ale no cóż. Wybraliśmy ciebie w demokratycznych wyborach. Właściwie tylko ty byłeś na nie. A patrzcie, Histachii, któż by się spodziewał? A patrzcie, kolejny Histachii, któż by się spodziewał? W ogóle się nie powtarzam, o nie. Dobra, fight. Nie wiem jak wy, ale ja obstawiam na naszego krasnoluda. O nie, skopa dostał. To ty też mu oddaj skopa. Skopa go. O tak, a nie, masz trafić, a nie spudłować. Uważaj, z prawej, z góry, kopa, no dawaj, on jest twój. Pamiętaj, ty jesteś krasnoludem, mimo że jesteś Histachii, to jesteś krasnoludem. O tak. Zawalił mu takiego prawego sierpowego, że aż cały rozwalił się na kawałki. Tak, przeczysamy i teraz patrzcie. Dzieci, jeżeli wy będziecie mieli...
19 punktów siły być może też będziecie potrafiły zawalić komuś takiego prawego sierpowego, że rozpadnie się na kawałki. Ale nie róbcie tego. Powrócicie sobie koszulę. Zauważcie, że on nie ma koszuli, więc dlatego może to robić. Ta, o, ładnie skopa. Dobra, i skopa. Ładnie, pięknie. No to teraz, co wygraliśmy? Nic, gdy chwytasz jedną ze świeczek, zdajesz sobie sprawę, że są na części półki. Słyszysz cichy trzask, gdy półka lekko się obniża, następnie wraca do swojej pierwotnej pozycji, a w dali dobiega cię głos jakiegoś spadającego przedmiotu. O, dobra, najwidoczniej ta półka to był jakiś mechanizm. Załatwię to. Nie, wy tam nie idźcie, gdyż wam to nie służy. Dobra, w tym czasie krasnolud z naszej histachii z gracją doczołga się do reszty drużyny. No dobra, i co nam to dało? Ten most zwodzony właśnie się opuścił, jak widać. Wcześniej był podniesiony, jakbyście nie pamiętali. Więc można tam przejść. No i jak widzieliście, jest tam sporo ifritów, które zabijemy już w następnym odcinku. Póki co dziękuję za uwagę. No, i do następnego razu. Na razie.